Witam wszystkich pięknie. Dobry wieczór. Fajnie, że jesteście. Tutaj czytam na czacie. Bardzo mi miło. Dzisiejszy temat, jak radzić sobie z lękiem i technika uwalniania doktora Hawkinsa. Chciałbym w tym live'ie podzielić się czymś, co jest dla mnie bardzo ważne, czymś, czego sam doświadczałem i doświadczam w pracy nad sobą samym i w pracy nad swoimi emocjami i nad tym, co przeżywam. I ten live będzie trwał około 30-40 minut, chyba że na koniec będzie jeszcze trochę pytań, no to zostaniemy troszkę dłużej. I mam stworzony taki proces z tego, co chcę tutaj powiedzieć, natomiast zobaczymy, gdzie mnie poniesie. Może być różnie. W dużym skrócie. Na początek powiem, kim był dr Hawkins. Potem powiem trochę o lęku z jego perspektywy. Następnie pokażę różne mechanizmy, sposoby, jak my ludzie radzimy sobie z lękiem. Potem pokażę technikę uwalniania i też pokażę na sobie samym, jak można stosować technikę uwalniania. Jeśli na końcu będą jakieś pytania odnośnie tej techniki, no to postaram się odpowiedzieć, jeśli będę wiedział. No dobra, to zaczynamy. Przesłaniem tego live'a, jak sobie myślałem, co jest takim głównym, podstawowym przesłaniem, to byłoby takie zdanie, że jest możliwe życie bez lęku, a mniej radykalnie jest możliwe uwalnianie lęku. Świat zna przeróżne metody psychologiczne, psychoterapeutyczne, kontemplacyjne, medytacyjne na lęk. Ja pokażę dzisiaj jedną z nich. I na początku chciałbym pokazać Wam sylwetkę człowieka. Tutaj mam stos jego książek. Jestem absolutnym fanem doktora Hawkinsa i pokażę Wam jego twarz. To jest książka Sukces jest dla Ciebie, ale to nieistotne. Po prostu, żebyśmy zobaczyli, o kim mowa. Mamy tutaj takiego człowieka. David Hawkins, amerykański psychiatra, nauczyciel duchowy. Lekarz, napisał sporo książek, pomagał bardzo wielu ludziom i jego misja życiowa była wokół uśmierzania cierpienia ludzi. Jako psychiatra spotykał się z cierpieniem ludzi. A druga misja jego taka życiowa to było doświadczanie wysokich stanów świadomości, czyli takich stanów, w których człowiek dotyka czegoś bardzo głębokiego, czegoś pięknego, czegoś, co się nie da opowiedzieć słowami, a co jest empirycznie doświadczone. Hawkins. Nie mam tej przestrzeni, żeby opowiadać o jego dorobku całym, ale w dużym skrócie Hawkins stworzył taką koncepcję mapy świadomości. To znaczy pokazał, że świat się rozwija od jakiegoś punktu do jakiegoś punktu się rozwija. Tak samo jak człowiek rozwija się przez całe życie w różnych kawałkach, nie? Jest jakiś rodzaj inteligencji emocjonalnej, jakiejś racjonalnej, jakiś kawałek duchowy ma w sobie, fizyczny, cielesny, społeczny i tak dalej. Tak samo świat rozwija się i rozwój ten według Hawkinsa jest mądry. Ma swoje fazy i człowiek ma duże znaczenie w rozwoju tego świata. Czyli rozwój świadomości człowieka, tego, jak on rozumie siebie, rozumie świat, rozumie samo źródło życia, jest ważny dla całego świata. Mapa świadomości jest podzielona na różne poziomy, przeróżne poziomy, ja nie będę ich omawiał, ale są takie bardzo niskie jak poczucie winy, czy wyższe apatia, beznadzieja, po nieco wyższe takie jak strach, jeszcze wyższe, gdzie jest złość, potem jest odwaga. To mówię w skrócie, neutralność, ochota, aż dochodzimy do poziomów racjonalnych, rozumowych, gdzie potem wyżej jest miłość, która okazuje się wcale nieczęstym stanem w naszym świecie. I wyżej, w kierunku pokoju, jakiegoś rodzaju oświecenia, takiej przestrzeni, w której człowiek jest wyzwolony z materii i umysłu. Bez względu na to, czy jesteśmy duchowi, religijni, wierzący, niewierzący, możemy się przyjrzeć tej koncepcji od strony empirycznej, czyli ją zastosować i sprawdzić, czy ona w jakiś sposób działa. Jednym z etapów na drodze rozwoju świata jest lęk.
Jednym z etapów na drodze rozwoju nas samych jest lęk, banie się, strach. I to, co proponuje na lęk dr Hawkins, to jest technika uwalniania. Tu mam książkę, jego książkę bardzo serdecznie polecam. Technika uwalniania, podręcznik rozwijania świadomości. Technika uwalniania jest bardzo prosta. Za momencik do niej dojdę i ją omówię i pokażę, jak można ją stosować. I na pewno wielu z Was zauważy, że sami to stosujecie czasami, że to się samo czasami dzieje. No, ta technika jest też obecna w innych nurtach i w innych koncepcjach. Lęk. Teraz troszkę o lęku. Lęk jest rodzajem emocji, rodzajem witalnej energii, która jest bardzo związana z przetrwaniem, z pierwszym prawem biologicznym, które mówi za wszelką cenę przetrwać. Mamy to w spadku, patrząc z perspektywy ewolucyjnej po zwierzętach. Neuronauka pokazuje nam tak zwany gadzi mózg i wszystkie te mechanizmy związane z albo walcz, albo uciekaj. I lęk pełni formę obrony. Lęk jest bardzo defensywny. I w tym sensie lęk jest normalną emocją. I każdy psycholog to powie, że lęk jest ważny w życiu. Na jakimś poziomie jest ważny. Na jakimś poziomie rozwoju jest po prostu istotny. Natomiast my, jako świat, jesteśmy już w takim momencie rozwoju, że możemy zostawić lęk i kierować się rozsądkiem. Dla przykładu, kiedy jesteśmy w górach i jest przepaść, nie musimy się tej przepaści bać. Możemy po prostu z rozsądku nie podchodzić, nie? Czyli ten mechanizm w jakimś wymiarze nie jest już nam potrzebny, dlatego że się rozwijamy. Natomiast jest czymś ważnym w rozwoju świata. Jak patrzymy na zwierzęta, to lęk często pozwala przetrwać po prostu. Lęk u ludzi jest defensywnością, jest rodzajem kurczenia się, chowania. Lęk jest też gdzieś blisko wstydu. Lęk powoduje, że człowiek patrzy na świat w perspektywie zagrożenia. Znaczy, świat jest zagrażającym miejscem. Apokalipsa jest tuż, tuż. Boję się. I na każdym poziomie świadomości, którym opisuje Hawkins, to, co widzimy, wydaje się być realne. Czyli lęk pokazuje nam pewne rzeczy, jakby to powiedział Platon w jaskini platońskiej, mamy te cienie rzeczy, o tutaj się tworzy taki cień. I nam się wydaje, że to jest prawdziwe. Natomiast Hawkins mówi nie. Jego tezy są dosyć mocne. On mówi, że z perspektywy wysokich stanów świadomości, takich, w których jesteśmy wolni od ograniczeń ciała, umysłu, właściwie widać, że żaden lęk, jakby żadna iluzja w lęku nie jest zasadna. To znaczy, nie ma zakorzenienia w rzeczywistości. Wszystko jest absolutnie bezpieczne, otoczone obecnością, która chroni, podtrzymuje ten świat. Oczywiście tutaj dochodzimy do jakiegoś kawałka duchowościowego. Można się światopoglądowo spierać. To jest teza Hawkinsa. Natomiast to, co proponuje Hawkins na lęk, to uwolnienie. Możemy być od tego wolni. Przez poczucie humoru, przez głębokie relacje, przez, nie wiem, no, siedzenie sobie z ciepłą herbatą. Przez bardziej zaawansowane metody, kiedy ten lęk jest mocny, tak jak, nie wiem, w paranoi czy w jakichś stanach zaburzeniowych, gdzie możemy skorzystać dzisiaj z psychiatrii, czy z psychoterapii, czy z psychologii. To są gałęzie, które cały czas się rozwijają. Można robić takie ćwiczenie, ja czasem je robię, że włączam sobie kogoś. Nie wiem, na YouTubie, albo jak jestem gdzieś u kogoś, kto ma telewizor i uruchamia telewizor, że jak wyciszymy głos, albo nie będziemy słuchać, to można wyczytać czasem z ruchu tego człowieka, który mówi, co w nim jest, co on przeżywa w tym momencie. Jeśli weźmiemy na przykład kanały telewizyjne z ostatniego czasu, ja nie wiem, jak był ten pierwszy lockdown, to ja troszkę przeglądałem media. To ten wirujący wirus i przerażone oczy prezenterów mówiły lęk, boimy się. Ja tego nie oceniam w tym miejscu moralnie, czy dobrze, czy źle, no tak po prostu jest, boimy się.
Hawkins mówi, jest metoda na ten lęk. I zanim przejdę do tej metody, to jeszcze chcę powiedzieć o trzech mechanizmach, jakie stosujemy, trzech sposobach według autora na przeżywanie lęku. Co robimy? Jedna z rzeczy, których robimy, to tłumimy albo wypieramy. Hawkins mówi, że tłumienie jest świadome, wypieranie nieświadome, to znaczy boimy się czegoś, czujemy lęk. Lęki mogą być przeróżne, od tego, że boję się wyjść na dwór, kiedy jest ciemno, po to, że umrę, że zachoruję, że coś mi się stanie, przez to, że nie wiem, boję się przeróżnych ludzi, rzeczy ludzie się boją, sami dobrze wiecie. Hawkins mówi, lęk przed lękiem, lęk przed odczuwaniem lęku. I teraz, kiedy ja czuję ten lęk, to go tłumię, bo jest za duży dla mnie, za trudny. Upycham go gdzieś, nie? Jest niewygodny. Do tego dochodzą takie mechanizmy, które Freud i potem freudyści i różne szkoły psychodynamiczne opisywały, takie jak zaprzeczenie i projekcja. Czyli zaprzeczam temu, że się boję. Nie, ja się nie boję. Albo projektuję, czyli to, co ja przeżywam, rzucam na kogoś innego, na jakiś inny stan, przedmiot, osoby. I to jest pierwszy sposób na lęk, czyli tłumienie i wypieranie. Drugi to wyrażanie. Powszechnie uważa się, że wyrażane emocje, dobrze jest wyrażać emocje. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeśli to jest tylko wyrażanie, to te emocje zostają w nas. To znaczy, jeśli ja wyrażam ten lęk, opowiadam o nim, to oczywiście przychodzi na chwilę ulga, ale przyczyna tego lęku nie zostaje rozwiązana i on jakby wraca, on jest. Chwilowo energia się uwalnia jedynie. W złości to bardzo dobrze widać, nie? Jak sąsiad do sąsiada idzie z siekierą i chce mu głowę odrąbać, bo na coś się zdenerwował i jest zezłuszczony i wraca do domu, wyraził tę złość przed tym sąsiadem, którego goni z siekierą, ale dalej na przykład, nie wiem, klnie czy nienawidzi swojego sąsiada. Jakby lęk nie zostaje uwolniony. Czyli wyrażanie nie załatwia sprawy. Wyrażanie powoduje, że pozbywamy się tego napięcia, które jest i samo sobie jest ok, ale nie dotyka jakoś przyczyny. I kolejna, trzecia metoda na lęk i w ogóle na emocje to ucieczka. Ucieczka w pracę, ucieczka, nie wiem, w alkohol, w używki, nie wiem, w fejsa. Ludzie uciekają w masę różnych, uciekamy w masę różnych rzeczy. I to też nie zdaje rezultatu, dlatego że ten lęk zostaje i kumuluje się. Badania pokazują, że lęk, przedłużający się lęk, tak naprawdę zamienia się w jakiś taki chroniczny stan. Stresie jest bardzo dużo też lęku. I nie jest to zdrowe dla człowieka, nie jest to zdrowe dla ciała, dla psychiki. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zajęli się też tym lękiem, coś z nim zrobili. Hawkins w którymś momencie mówi, że przy silnych stanach lękowych warto poszukać kogoś, z kim można popracować z tym lękiem. Dlatego, że silny lęk powoduje silne zamrożenie. I wiecie, tak naprawdę nie widać tego po ludziach wokół na ulicy, jak się mijamy, bo nie do końca widać, ale lęk jest obecny. I właściwie pandemia pokazała, jak dużo w nas jest lęku, naturalnego lęku przed końcem, przed rozpadem. Rozpadem ciała, przed rozpadem tego świata, przed stratą, lęk przed stratą, stratą, nie wiem, bliskich, stratą swoich marzeń i tak dalej, nie? Okej, więc trzy sposoby radzenia sobie z lękiem: tłumienie, wypieranie, w tym zaprzeczenie i projekcja, wyrażanie i trzeci to ucieczka. Te trzy metody to są dobre metody na chwilę. Często się zdarza, że jakbyśmy dziećmi doświadczaliśmy lęku, nie wiedzieliśmy, co z nim zrobić, i ktoś dorosły, bliski nie wiedział, jak sobie z tym lękiem poradzić, to w tej sytuacji stosowaliśmy te sposoby, te mechanizmy, automatycznie, nieświadomie. I teraz wtedy to było ok. To nam pomogło, na przykład lęk przed wilkiem, który czai się pod łóżkiem albo potworem, jakoś pomogło nam to żyć. Ale kiedy idziemy w dorosłość z tymi lękami i z nimi nic nie robimy, a już możemy zrobić, to wtedy możemy tracić coś z wspaniałości życia bez lęku, bo wspaniale jest żyć bez lęku. Myśmy sobie wyobrazili taki stan, że nie boimy się niczego, że nie boimy się rozpadu. Niektórzy może powiedzą, że to nie jest zdrowe,
Hawking twierdzi, że to jest możliwe i istoty, on to nazywał oświecone czy przebudzone, takie jak Chrystus czy Budda, nie, jakby one żyły w takim stanie, gdzie oczywiście lęk się pojawiał tak po ludzku w tym ciele, ale nie byli w ogóle z nim związani, on przelatywał. I dla nas to też jest możliwe. Hawking mówi, że to, co uzdrawia lęk, to miłość, która jest w nas. Miłość, która nie jest uczuciem, która jest głębokim stanem. Lęki, strachy. To wszystko jest gdzieś obecne w nas i społeczeństwie. Dzisiaj, jak sobie popatrzymy na procesy, które się dzieją społecznie, to dziś na ulicach można zobaczyć złość. Często wyjście z tego poziomu lęku do poziomu złości jest bardzo korzystne. To jest krok do przodu. Na terapii się zdarza, że kiedy człowiek, ta energia się zmienia, że z lęku pojawia się złość, to już jest dobrze, bo złość ma więcej energii niż lęk. Jeśli złość nie zatrzyma się na tym rodzaju frustracji, czy na obiektach, na które, tak powiem, złość czuje złość, czy człowiek czuje złość na coś, to jest duża szansa, że pójdzie dalej do góry i weźmie odpowiedzialność za swoje życie i za to, co czuje. Będzie odważny i będzie kochający. Złość naprawdę może nas ponieść. Ja mam też takie doświadczenie w swoim życiu, że moment, kiedy bardzo się bałem gdzieś różnych rzeczy, to złość była bardzo wspierająca w tym momencie. Jeśli się nie zatrzymamy na złości, bo złość sama w sobie oczywiście może niszczyć, może prowadzić do wojny, ale uwolniona może nam dać moc do odwagi, do odpowiedzialnego życia, a potem wyżej na tej mapie świadomości, do akceptacji, do rozsądku i w końcu do miłości, w której nie ma potrzeby, miłości nie ma potrzeby walczyć. Nie ma potrzeby używać siły. Okej, to tyle. To są te mechanizmy. I teraz chciałbym przejść już do samej techniki uwalniania. Dużo mówiłem wokół lęku i się podzielić tą techniką. Ona jest bardzo prosta i myślę, że niektórzy stosowali ją w różny sposób. Technika uwalniania. Pozwólcie, że łyka wezmę herbaty. Technika uwalniania polega na tym, że ja nagle uświadamiam sobie jakąś emocję, która jest we mnie. Czyli na przykład teraz, jak jestem tutaj z wami, mogę sobie uświadomić taką emocję, która na początku się pojawiła, taki rodzaj stresu czy obawy, ojej, jak ja wypadnę, zostanę oceniony, wiecie, to jest taka myśl. Oczywiście wraz z emocją pojawia się myśl. I teraz w technice uwalniania uświadamiam sobie emocje. Okej, coś się przestraszyłem, zestresowałem. I ignoruję wszystkie myśli. Ja przed chwilą powiedziałem o jakiejś myśli, umysł od razu się do niej przykleił, ale w technice uwalniania, okej, pozwalam sobie doświadczać całym sobą. A co ja czuję? Dobra, brzuch, delikatne napięcie, ciało. I pozwalam mu być. To jest jedna z wielkich prawd i wielkiej siły też akceptacji. Pozwalam być lękowi w sobie. Jesteś jakby mile widziany. Możesz być. I uświadamianie sobie swoich stanów emocjonalnych to jest pierwszy krok. I to jest w ogóle rzecz, którą powinniśmy się uczyć w szkołach. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy się uczyć w szkołach. Są takie bardzo długie listy uczuć. Kiedy coś się dzieje w nas trudnego, albo w ogóle jakiegokolwiek, to warto sobie powiedzieć, co ja czuję, gdzie to jest, to, co ja czuję. Nie? Okej. Teraz na przykład jak wypowiedziałem o tym lęku, czyli go wyraziłem, ale też w trakcie mówienia do was, jakby pozwalam sobie, żeby on był, to on sobie wypływa. Po prostu płynie. I to jest pierwszy krok. Uświadomić sobie, że to we mnie jest, że to nie tylko w tych innych, którzy są, ale też we mnie się jakoś jest. To jest pierwsza rzecz. Druga to nie stawiać oporu lękowi i uczuciom. Czyli przez proces socjalizacji i uczenia się, no niestety tak jest, że uczymy się nawzajem, nasi rodzice, a potem my jesteśmy rodzicami i uczymy dzieci, że pewne rzeczy można czuć, pewne nie. I mówimy, że na przykład złość jest zła, albo lęk jest zły, nie wolno się bać, musisz być odważny. Przez to blokujemy uczucia w sobie, nie?
blokujemy w swoim ciele. One nie mogą przepłynąć swobodnie, więc zostają. I im mocniejsza blokada, tym żyjemy z tym poczuciem przestraszenia, możemy tuć całe życie. Więc drugi punkt polega na tym, żeby nie stawiać oporu. A jeśli pojawia się opór, pozwala mu być. Czyli jak w pierwszym było ok, lęku, jesteś tu mile widziany, to w drugim ok, opór przed lękiem, jesteś mile widziany, możesz być. I ten rodzaj świadomości, kiedy nie chcemy już wywierać na siebie presji, nie chcemy się zmieniać, ale pozwalamy uczuciom, żeby były i przepływały, jest bardzo wyzwalający i bardzo przyjemny. Ja pamiętam swoje momenty, kiedy odpuszczałem to, co się... Puszczałem. Mówiłem, okej. Dobra, to nie do mnie należy. Puszczam. Bardzo przyjemne doznanie i lęk sobie po prostu wtedy płynie. Zjawia się i odchodzi. Pamiętam, jak bardzo bałem się wystąpień publicznych. Do tego stopnia, że kiedy w wieku tam byłem nastolatkiem i robiliśmy jakieś teatry, kabarety z przyjaciółmi, to cały byłem spocony. Potem wyuczyłem się trochę, nakładałem różne maski, kiedy mówiłem, a potem musiałem się z tym zmierzyć. I kiedy kiedyś miałem mówić do pewnej grupy dzieci, to pamiętam, że miałem całe spocone plecy. Moje ciało w ten sposób reagowało, wydziało się pod, jakby trzymałem ten lęk. No nie mogłem go też w tej chwili wypuścić, kiedy do nich mówiłem, nie? Więc dopiero potem, schodząc z tego miejsca, gdzie mówiłem do innych, uwalniałem sobie ten lęk. Pozwalałem sobie, żeby był. W momencie, kiedy on jest, to jest bardzo nieprzyjemne. Ale jeśli wytrzymamy ten moment nieprzyjemny i powiemy, okej, możesz być, nie odepchniemy, nie powiemy, że to nie okej, to może nam dużo w życiu dać. Spokoju, wolności, przestrzeni. Więc nie stawianie oporu złości. Kiedy nie stawiamy oporu złości, złość się pojawia, to bardzo często zdarza się tak, że zaraz za nią zjawiają się kolejne emocje, kolejne energie, kolejne uczucia. Czyli wypuszczam lęk i nagle pojawia się żal, smutek. Ojej, ale mnie zasmuciło to, że na przykład ktoś zmarł. Dobra, nie wchodzę w myśli. Puszczam. Okej. Pojawia się poczucie winy, ale ja jestem beznadziejny. Nawet nie umiem tego, czy się boję. Nie powinienem się bać. Nie ma się czego bać. No, boję się, nie wiem, tam. Ludzie różnych rzeczy się boją, nie wiem, psów, kotów, ptaków, nie wiem, boję się ciemności, boję się pająków. Okej, boję się. Wypuszczam. Czasem ta praktyka może bardzo długo trwać. Hawkins w tej książce mówi, że z jednym uczuciem radził sobie przez 10 dni. O tyle fajna jest technika uwalniania i inna w stosunku do różnych szkół medytacyjnych czy takich wizualizacji, że można ją robić wszędzie. Znaczy pracujesz, robisz coś, spotykasz się z kimś, rozmawiasz i możesz sobie pozwolić na doznawanie tego, jeśli jest przestrzeń, wiadomo, nie? Bo mogą być też takie sytuacje, kiedy nie wiem, jest intensywna praca i wtedy trzeba zastosować jeden z tych, bo czasem to po prostu automatycznie się dzieje, z tych trzech sposobów, o których mówiłem, nie? Czyli ucieczki, wyrażania albo tłumienia. Lepiej nie wypierać, czyli lepiej nieświadomie tego nie robić, tylko świadomie powiedzieć sobie, dobra, teraz nie czuję, nie ma na to przestrzeni, nie wiem, pracuję, ale w przerwie mogę wypuścić. Okej, pozwalam ci być. Za tym może pójść też takie bardzo fajna afirmacja, jakby jestem na tyle wartościowy i na tyle ważny, że mogę to przeżyć i wypuścić. Dokładnie, czyli te trzy kroki. Uświadamiam sobie uczucie, dopuszczam opór, który mam. I kiedy pojawiają się inne uczucia, daje im przestrzeń. Kiedy wypuszczamy dużo lęku, a jesteśmy bardzo lękowi, bardzo często potem pojawia się złość. Na siebie, na świat, na innych. To też jest uczucie, jak każde inne, do wypuszczenia. Z każdym uczuciem możemy tak przechodzić w ten sposób, a skutki robienia czegoś takiego są długotrwałe i naprawdę, naprawdę super. Super w tym sensie, że powodują, że jesteśmy lżejsi, że nie mamy tych uczuć, że mniej chorujemy, że nasz układ odpornościowy na przykład jest wzmocniony. Zobaczcie na przykład, jak mało, ja znalazłem, w sumie też dużo nie szukałem, ale jeden artykuł o odporności w czasie pandemii
znalazłem. W sensie gdzieś tam przeglądając świat wirtualny, nie? Jeden. Natomiast praca nad emocjami to jest też praca nad zdrowiem. Ludzie zdrowi żyją, ludzie bez lęku żyją dłużej. Hawkins mówi, na przykład komicy, którzy przez śmiech i poczucie humoru uwalniają te negatywne emocje, te, które nas gdzieś tam od środka siedzą, buzują, niszczą. Oni żyją po prostu dłużej, bo te emocje są uwalniane przez śmiech. Okej. To co kluczowe, jeszcze raz, w technice uwalniania, to pozwalanie sobie na bycie z tą emocją, niech ona sobie będzie, ignorowanie myśli, nie wchodzenie w dialog. Jeśli wchodzimy w dialog, który się dzieje w naszej głowie, już gadany z kimś tam, z szefem, żoną, mężem, kimś, idzie dialog, to uczucie się nakręca. Ono się jeszcze bardziej krystalizuje w nas, jest obecne. Wypuszczanie i odpuszczenie. Ludzie, którzy są religijni w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek ścieżce, mogą też swoje emocje oddawać, nie wiem, sile wyższej, Bogu, jaźni, bóstwu, jakkolwiek by to nazwać. Jest też ten rodzaj wypuszczenia. Ludzie niereligijni czy ateiści tak samo mają dostęp do techniki uwalniania. Też mogą odpuszczać te lęki. Okej, widzę, że mam 29. Dwie rzeczy, którymi chciałem się jeszcze podzielić. Jeśli będą pytania, to chętnie też odpowiem. Bardzo dziękuję Wam za to, co tutaj. Dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że Hawking twierdzi, że wszystkie lęki sprowadzają się tak naprawdę do jednego lęku. Do lęku przed śmiercią. Nawet kiedyś robiłem takie ćwiczenie, które on poleca, żeby pomyśleć, czego ja się boję, i potem pytać, co potem będzie. Czyli na przykład, boję się straty pracy. No i co potem? Co się stanie, jeśli stracisz pracę? No i nie będę miał pracy, no to nie będę miał mieszkania. I co potem? Wyląduję na ulicy. I co potem? Będę bezdomny. I co potem? Nie będę miał co jeść. I co potem? Umrę. Gdzieś ten kres lęków jest śmierci. Boimy się śmierci. Hawkins mówi, że to jest iluzja, że coś takiego jak śmierć, tak naprawdę z tej perspektywy właśnie tych wysokich stanów świadomości, o których dzisiaj nie będę mówił, o których Hawkins mówi, mistyka i głębokie szkoły kontemplacji, że na tym głębokim poziomie nie ma lęku przed śmiercią, dlatego że wiadomo jest, że śmierć nie istnieje, istnieje rozpad tylko tego ciała. Może się to wydawać jakimś takim metafizycznym rozważaniem. Ja wrzucam tylko to, co twierdzi Hawkins, a jest to bardzo ciekawa myśl. Okej. Okay. I ostatnia rzecz, którą chciałem się podzielić, to sen. Lubię śnić i często jak rozkminiam jakiś temat albo przygotowuję się do czegoś, to śnię i te sny mnie wspierają. Znaczy pokazują mi różną perspektywę. Nieświadomość jakoś przemawia przez sny. I jak wczoraj sobie myślałem o tym live i w ogóle o lęku, czym jest lęk, to tak w pół zaczynałem zasypiać, jeszcze rozmawiałem trochę z żoną, ale już tak trochę zasypiałem i nagle przyśniło mi się, że siedzę na jakimś pomoście i dookoła ludzie siedzą, też jakby ze mną i mamy wędki i siedzimy nad wodą. Woda jest taka jak tafla, spokojna, a my siedzimy. Po prostu siedzimy. I było to tam było bardzo dużo spokoju w tym. Taki rodzaj ciszy, takiego bycia po prostu. I pomyślałem sobie, że postawa pomagająca uwalniać lęk jest właśnie taka. Po prostu siadamy i pozwalamy, żeby rzeczy się działy. A jeśli nam jest trudno z tym naszym wnętrzem i z tym, co się w nim dzieje, to mogę usiąść przy kimś i powiedzieć: Ej, wiesz co? Cholernie się boję. I pozwolić sobie na to uczucie. Czyli z jednej strony wyrażamy, a z drugiej strony pozwalamy, żeby ono się uwolniło. I tutaj ktoś przed chwilką też napisał, że w Polsce mamy olbrzymi poziom lęku. To prawda. Jak się wyjdzie na ulicę, to czuć ten poziom lęku. Ostatnio ta energia wzrosła do złości. Ja widzę w tym możliwość, duże możliwości. Ale wracając do snu, to siedzenie z wędką nad wodą to jest takie siedzenie, które właśnie w technice uwalniania polega na tym, zobaczymy, co będzie brało.
Czyli siadam i nagle coś się we mnie odzywa, jakieś uczucie. Okej, pozwalam mu być. I ono sobie odchodzi. Można to robić absolutnie wszędzie. Jadąc w tramwaju, idąc na spacer. Ja muszę przyznać, że dla mnie to jakoś ta technika uwalniania bardzo mi pomaga w ściąganiu tych różnych rzeczy. Okej, tu sobie piszesz, że pisałam, ale usunęłam przez przypadek. Tu się oddycha lękiem, niestety. Jest coś takiego, jest takie poczucie, nawet popatrzę się na ludzi. Chociaż, tak jak mówię, teraz te protesty pokazują wiele więcej złości i złość ma więcej energii, więc też ma więcej możliwości. Dopóki nie zabija i nie niszczy, to może zrobić dużo, dużo dobrego. Zobaczymy, jak to będzie u nas, bo na razie jest dosyć wojennie. Słuchajcie, to tyle, co chciałem się dzisiaj się podzielić. Jest możliwe, żeby żyć bez lęku. Jest możliwe, żeby lęk uwalniać. Czy macie jakieś pytania co do tej, nie wiem, teorii Hawkinsa, albo w ogóle co do lęku? Może też ktoś chce się podzielić, nie wiem. Podzielić jakimś, nie wiem, swoim doświadczeniem, spostrzeżeniem, albo rzeczą, która mu pomaga. Okej. To tak podsumowując całość. Hawkins, technika uwalniania, bycie z tym, co czuję, uświadamianie sobie tego, co czuję, po prostu, pozwalanie na to, żeby to było i widzenie tego, że to się dzieje, to uczucie we mnie, ten lęk, ten strach, ta obawa, to drżenie, potem nie stawianie oporu temu, pozwolenie, żeby to przepłynęło przeze mnie, żeby sobie było i pozwolenie też na inne uczucia, które się pojawiają, po prostu. Okej, to jeśli nie wiem, czy są jeszcze jakieś na lęk, może też pomóc zmiana nawyków oddechowych. Eliza pisze. Aha, dzięki Eliza za to. Tak. Nie wiem, o jakich ty nawykach mówisz, ale Hawkins też opisuje pracę oddechem, nie? Że można to robić wraz z oddechem. Czyli na przykład wdychać nosem. Wypuszczać ustami albo wdychać nosem i wydychać nosem. Jest też wiele technik wokół oddechu, które pomagają się zrzucić nadmiar tego. Marta, oddychanie takie świadome. Dobrze Cię widzieć, Rafał. Dobrego wieczoru. Dzięki, Marta. Dobrego. Świadome oddychanie, hiperwentylacja, przyspieszony rytm. Może jakaś grupa ćwiczeniowa? Grupa ćwiczeniowa z techniki uwalniania? No, to by byłoby ciekawe. To byłoby ciekawe. Pomyślimy, zobaczymy. Przemek, Premo. Dla mnie trudne jest to, jak w danym momencie nie mogę okazać lęku czy złości, bo na przykład nie chcę tym obarczyć drugiej osoby. Jak się w danej chwili wyprze, to potem trzeba pamiętać, żeby jednak się z tym spotkać. No tu jest duża mądrość, nie? Nie przed wszystkimi, tak myślę, nie przed wszystkimi da się pokazać ten lęk. Natomiast tak, jak się wyprze w danym momencie, to potem to zostaje, żeby jednak wrócić do niego, bo potem on wraca zdwojoną siłą. Tutaj też, Przemek, też to, o czym ty mówisz, to też jest duże pytanie, jak komunikować lęk, nie? Jak o nim mówić innym? Ja mam niesamowite doświadczenie takiego mówienia po prostu, uczenia się komunikowania. Oczywiście znowu nie wszystkim, nie? Ale powiedz, boję się, nie? Na przykład boję się tego zrobić. Nie wiem, pracujemy nad czymś, ja się boję tego zrobić. Albo wiesz co, złości mnie, że to i tamto. Trudna sztuka komunikacji. Gosia, czy jest różnica między lękiem przed śmiercią, a lękiem przed tym. O, przepraszam, zniknęło mi. Przed tym, czy jest coś po niej.
Czy jest różnica? Myślę, że to jest ten sam lęk, że boimy się, że to koniec, że my cali jesteśmy ulotni, nie? Hawkins mówi, że tak, ciało jest ulotne, rozkłada się, umysł w jakimś sensie też. Natomiast jest coś według Hawkinsa, co jest nieśmiertelne i że życia tak naprawdę nie można zabić. Życie po prostu przepływa w różnych formach. Marta, tak. Ola, wychodzi na to, że tylko spokój nas uratuje, akceptacja tego jest. No, pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Ola. Tak, w pewnym sensie tak. Byłoby pięknie, jakbyśmy na przykład społecznie teraz wnosili dużo tej akceptacji i spokoju. Hawkins poddawał wszystko Bogu, we wszystkich swoich pracach mówił o tym, że wszystko oddaje Bogu. Generalnie chodzi o odpuszczenie. W neutralny sposób poprowadziłeś wykład. Gratulacje i pozdrawiam. Dzięki, Sylwia. Rzeczywiście, Hawkins oddawał wszystko Bogu, chociaż w swoich książkach różnie pisze. W sensie różnie nazywa tę rzeczywistość Boga w różny sposób. Czasem o tym nie mówi, czasem w różny sposób, ale rzeczywiście o to chodzi. Alicja, fajnie Cię było zobaczyć. Mam nadzieję, że będziesz częściej do nas mówił. O, fajnie, miło mi. Muszę przyznać, że dla mnie to też jest jakiś krok, którym musiałem się poddać, bo jakoś z jednej strony nie za bardzo jakoś jest dla mnie przyjemne mówić o no właśnie o takich rzeczach, zwłaszcza jak tam gdzieś ludzi nie widać. Więc to też był taki moment we mnie, że było, że chcę to coś takiego zrobić, a z drugiej strony pojawił się taki opór, nie? Że o, boję się, a co powiedzą ludzie, a ten naturalny lęk, który mamy, który się boimy, nie? Uwalnianie, przepraszam, bardzo mi w tym pomaga. Dobrze, kochani, bardzo mi miło, bardzo dziękuję Wam za Wasze komentarze, za miłe słowa i za to, co tutaj pisaliście i za słuchanie. Było to dla mnie bardzo przyjemne i możliwe, że ze techniką uwalniania pójdziemy dalej albo w innych tematach. Emilia, dobry krok. Dobry krok, dzięki. To trzymajcie się, życzę Wam dobrego wieczoru, pełnego dobrych, ciepłych myśli i takiego, w którym można sobie pozwolić, żeby czuć różne rzeczy nawet w tej sytuacji, i żeby one sobie odpływały, i żeby siedzieć nad jeziorem czy rzeką, jak z tą wędką. Jeszcze się tu coś pojawiło. Stefania Wardowska, dziękuję bardzo. Dzięki, mama. Iwona, czy ważny jest powód lęku, znalezienie przyczyny, skąd to się bierze, czy tylko skupić się na samym uczuciu? Iwona, to jest tak, że to zależy od szkoły. Technika uwalniania mówi, że nie musisz szukać powodu lęku, możesz pozwolić mu być. Najczęściej powód przychodzi i jego się też odpuszcza. Oczywiście w psychoterapiach to wygląda inaczej i można łączyć. Ja na przykład łączę. Sam praktykuję psychoterapię i łączę te dwie rzeczy. I bardzo mi to dobrze gra. Czyli z jednej strony ciągłe odpuszczanie, oddawanie. A z drugiej można pracować na przykład z psychoterapeutą czy z sobą nad źródłami lęku. Eliza, Rafał, dzięki. Edyta, dzięki. Dzięki. Pozdrowionka. Piotr, dzięki. Tobie życzymy pięknego wieczoru. Hej. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa, pa.